Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Dobrze słyszycie, troszeczkę mi już jest lepiej, powoli staram się kurować. To prawda, no niezbyt mi praca pozwala na to wszystko, żeby się kurować, ale jakoś tam powolutku daję sobie radę. Dobra moi drodzy, bo widzę, że się w sumie zbliża już nocka, powoli. I tak, co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy poszukiwać w końcu tych słoni. Troszeczkę starałem się zrobić research na temat tej gry. Oczywiście nie chciałem sobie spoilerować tego wszystkiego, ale... Ale też nie chciałem zbytnio... A, już nie ma miejsca. Nie chciałem też zbytnio już tej serii przedłużać. Powiem wam szczerze, że powoli już zaczyna mnie ten Darkwood męczyć, bo cały czas kręcimy się w kółko i nie widać zbytnio progresu, tak jak na początku. W tych dwóch, trzech w sumie miejscówkach na samym początku mieliśmy dosyć sporo do roboty. Tak tutaj... Miejsce, żeby to zrobić. Tak tutaj już powoli, powoli gra zaczyna nas zbytnio tym wszystkim męczyć. Bierzemy paliwka. Full. Dlatego już chciałbym zacząć powoli kończyć tą grę. Wiem, że pewnie gra nam na to nie pozwoli w najbliższym czasie. No, ale postaramy się. Zresztą, tak jak słyszałem komentarze, łatwo w tej grze już było. Łatwo w tej grze już było i tak naprawdę teraz, jak my tutaj spędzamy ten czas, to tylko sobie grę utrudniamy. Tylko i wyłącznie grę sobie utrudniamy. To możemy sobie przenieść. Kurde, za dużo tych rzeczy mamy. Za dużo tych rzeczy mamy. To jeszcze sobie wleję w sumie to paliwko. Naprawdę mam tego sporo. Chyba ten shit będę musiał delikatnie już poprzenosić. Pyk, pyk, pyk. Dobra, dolany. Fajno. To jeszcze tak. Sidła jedne, sidła drugie. Mamy już tylko podwójne sidła. To nie jest dużo. Bo chyba sobie krzywdę zrobiłem. No w sumie nie. Nie zrobiłem sobie krzywdy. No tak, stawiamy tu jedno. Prawie bym sobie zrobił krzywdę. A może być tak gamonio w końcu włączył generator. Prawie bym sobie krzywdę zrobił. Dobra, włączone. Barykadujemy to w cholerę. I jeszcze. No w sumie tu już jest. No ale dobra. Postawmy sobie jeszcze jedno tu. I chyba tu mamy jakieś przedmioty. No właśnie, tu też mamy przedmioty. Nie podoba mi się to, że mamy tyle tych itemów. Za dużo tego wszystkiego. Na pewno weźmiemy sobie pistolecik. Tylko tak, to nam się nie przyda, bo nie mamy amunicji do niego. A tu jeszcze gdzieś chyba była... Kurde no, za dużo tego. Ja coś mogę przenieść? Nic nie mogę przenieść. Trochę gwoździ przeniosłem, tylko to z tego. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Dobra, mam jeden slocik wolny, to akurat sobie weźmiemy te pociski. O, tutaj są. Dobra, i staramy się to przeżyć. Tylko jeszcze tak. Mamy ten dzienniczek nasz, prawda? Ja już wiem, że z tym tunelem, co robiliśmy, właśnie czuję, że to prowadzi mnie we właściwe miejsce. Będę miał tylko jedną szansę na przedostanie się dalej tym tunelem. No niestety to już spartoliliśmy. To z tego, co mi tam opowiadali ludzie, to była jedna szansa na przejście do epilogu. No ale nie udało się, niepotrzebnie tam walczyłem z tymi w ogóle stworkami. Więc teraz będziemy musieli zrobić butlę z tlenem. To jest jedyny ending, jaki nam w sumie pozostał. W ogóle z tego, co tutaj słyszałem od ludzi, to podobno sobie wybraliśmy najcięższą, jak na początek, rozgrywkę. Czyli teoretycznie z wilkiem walczyć nie powinniśmy, bo nawet ta walka z doktorem, którą tam potem spierdzieliłem, nawet to byłoby znacznie łatwiejsze. Tak to przez naszego muzykanta. No niestety, niestety on był przygotowany na to, że my będziemy chcieli do niego dojść. Tak więc będziemy mieli teraz jeszcze możliwość albo się dogadać z drzewem, albo je spalić. Z tego co słyszałem, prawdziwa historia to jest to, jak my je palimy. Więc pewnie będę chciał spalić to drzewo.
ale czy to jest prawda, nie wiem. No i tak, butla z tlenem. Starzec poradził mi, bym udał się do słoni po butlę tlenową, która pozwoli mi przedostać się przez zalany korytarz piwnicy. Słonie mieszkają ponoć w południowej części Mokradeł. Czyli gdzieś... gdzieś tu. Obstawiam, że w tym miejscu. Czyli następna nasza podróż na Tapsach będzie właśnie to miejsce. I tam ponoć możemy spotkać właśnie te słonie. Dobra, do szafy wrzucimy sobie trochę desek. Mamy ich za dużo. Znacznie za dużo. Więc sobie trochę tutaj porobimy porządków. I tak, kamieni mamy też za dużo, nie wiem po co je brałem w sumie. Błyszczące kamyki się nie stakują chyba. Mieliśmy jeden, ale tu mamy drugi, czyli na pewno to będziemy sprzedawać. Trzeba sobie już mniej więcej ogarnąć. No i dobra. Zrobimy sobie jeszcze porządek z samego rana, posprzedajemy cały ten złom, który nam tu pozostał. Myślę, że jakoś to ogarniemy. Więc mam nadzieję, że w jednym, no maksymalnie dwóch odcinkach, bo raczej w tym tego jeszcze nie zrobimy, mamy już 6 minut nagrania, zanim nocka minie, to myślę, że w następnym odcinku już raczej Darkwooda skończymy. No i teraz jeszcze pytanie, co my zaczniemy dalej? Co my zaczniemy dalej? Na pewno w tym tygodniu nie zaczniemy nowej gry, ja tam sobie troszeczkę w Dying Light'a jeszcze pogrywam. Więc na pewno zobaczycie pewnie jeszcze live z Dying Light'a, jak sobie tam robimy 100% w tej grze. Podobno jest dużo patchy, no jeżeli chodzi o bugi, to nadal jest tego mnóstwo. Nadal jest mnóstwo bugów w Dying Light'cie, aczkolwiek jakoś mi się tak teraz zaczęło przyjemnie w to grać, naprawdę. Dzisiaj tak sobie przed pracą, bo jest godzina w sumie 23, kiedy to nagrywam. Wróciłem ile, pół godziny temu z pracy. Zdążyłem sobie tylko w sumie piwo otworzyć, żeby się wyluzować, bo ciężki dzień miałem ogólnie. I zaczynam właśnie nagrywkę. Dobra, pierwszy padł. No i tak to właśnie wygląda w tej chwili. Tak to właśnie wygląda. No i pytanie, co my będziemy dalej grać? Szczerze, nie wiem jeszcze. Mam na razie kilka gier na oku, ale w sumie te gry dopiero mają premierę niedługo. Więc może sobie Vampire Survivors zrobimy? Nie wiem jeszcze. Jak skończymy teraz Darkwooda, czy ja to nagram. I tak naprawdę, jeżeli skończymy dzisiaj Darkwooda, albo jutro, czy jutro, w tym albo w następnym odcinku to lepiej, to jeżeli dzisiaj to skończę, bo dzisiaj sobie chcę zrobić ogólny zapas, jeżeli to skończę, to myślę, że jakoś to rozdzielę właśnie z Vampire Survivors. A jeżeli nie, to coś wymyślę tak czy inaczej. Zresztą mnie Simsy ostatnio korcą. Ale wy nie lubicie Simsów. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, czyli będą, no właśnie, będą te kurwa karaluchy. Czym ty jesteś? Panikowałem. Nadal nie wiem, jak tą czarną maś odgonić. Nie mam pojęcia. To jest za cicho. 5:30. Zaraz pewnie jakiś matoł jeszcze przyjdzie. Rozprzestrzenia, czy nie? Chyba nie. Chyba się cofa. Chyba się cofa. Chyba się cofa. Mam nadzieję przynajmniej, że się cofa. Mam też tak niechętnie. Chociaż tak niechętnie się cofa. Dobra, cofnęło się. Martwa stonoga. Martwy Zbigniew.
Dobra. Dwie godzinki, już niedługo. Znaczy w ogóle się kurde zrespiło tu, gdzie staliśmy, nie? Kurde. Peszek. Dobra, miejsce mamy, więc luksus. Już w sumie trochę możemy odłożyć. No nie? Chyba tak. Dobra, sprzedamy też butlę gazową, bo to jest na pewno niepotrzebne. No, butla gazowa, no i mamy. Dzień 26. Reputacja 250, fajnie. W ogóle zauważycie, że dawno już nie umarliśmy? Ja wiem, że ja może teraz... Znaczy, nie umarliśmy w nocy, o tak. To lepiej. Części broń palnej nam są już w ogóle niepotrzebne. Zepsuty grzyb też jest nam niepotrzebny. No tych kamieni się pozbądźmy, bo to naprawdę jest bez sensu to trzymać. Brak miejsca w ekwipunku, naprawdę? Pierwszy jeden został. Musiałem wyrzucić część przedmiotów, spoko, luz. Rozbili też pułapkę tą. Buszka na szybkości, dobra. Widzę, że tu w sumie się nie rozwaliło, to nie wiem, chyba ta pułapka w środku walnęła. A, wartość zero. Do tego mu na razie nie sprzedajemy, bo to jest bez sensu. 30, 130 za kamyki, świetnie. Złą... to nie... Jeden kamyk? Nie, cztery. Nie mają na to już miejsca, no. I tak, weźmiemy to, weźmiemy pilsy, weźmiemy amunicję śrutową, zwykłą. Myślę, że będą zadowoleni. Złom też weźmiemy. Złom weźmiemy, pocisk silnego kalibru też weźmiemy, bo nie wiem, czy nie będzie potrzebny. Może on się jakoś stakuje i potem się przemienia na coś, ale nie wiem, nie jestem pewny. A benzynkę weźmy. Benzynka też się zawsze przydaje. No i fajnie, ale no nie mamy miejsca zbytnio. Nie mamy zbytnio miejsca. Złom możemy sobie odłożyć. Kolejna decha. Kolejne pilsy. No i dobra. Butle jeszcze mieliśmy sprzedać. Mieliśmy tą butlę sprzedać. A i musimy wyłączyć. O kurde, prawie padłem w pułapkę. Musimy wyłączyć jeszcze tą. Nasz agregacik. Napełnimy sobie do końca. Pełno. Pozbędziemy się w sumie dwóch karnistów, jak jeszcze tutaj dopełnimy sobie do pełna. Okidoki. Dobra, i takie rzeczy w sumie, jak właśnie to butle gazowe, w sumie nie musimy tego sprzedawać, ej. Możemy sobie też w teorii to gdzieś tu zostawić, na przykład w szafie te butle. No bo to nam się nie przyda. Benzyna w sumie do generatora też tu może być. To nawet tą butlę możemy postawić tutaj, włożyć cztery kanistry do... Do generatora nie będziemy musieli latać. Dwa, trzy. Mam trzy jeszcze były, prawda? Czy cztery? Kurwa w to wpadnę. Trzy. Raz, dwa, trzy. No i zawsze to będzie jakoś do gena potrzebne. Butla w sumie może sobie gdzieś tu stać. Ona jeść nie chce, więc na luzie. Ta jedna chyba znikła tutaj, prawda? Tak mi się wydaje. Ta jedna chyba znikła. No i w sumie to na tyle było. Na pewno sobie weźmiemy teraz broń tą. Przeładujemy sobie ją. Więc jeden slot już nam w tej chwili odchodzi. No. I tak, jedna decha tu. Koktajl bierzemy tu. Zegarek może zostać tu, gdzie był. Łopatę. O, łopata. 5 pocisków. To na pewno odłożymy. Jedną łopatę możemy sobie zostawić. Pilsy zostawiamy. Latarka, czy ona nam jest potrzebna? Jeden zegarek możemy sprzedać. Nie wiem, po co go trzymam. Pilsy zabieramy. Wytrychy mamy.
No dobra, to by było chyba na tyle. Prawda? Prawda, gro? Prawda. Dobra. Jesteśmy gotowi na wyprawę, jeszcze sprzedamy tylko ten zegarek. Jest nam niepotrzebny, a zawsze 150. I jak widzicie, amunicji mamy pełno. Pełno amunicji. Dobra. Więc wyruszamy powoli na wyprawę. I idziemy na południe. Przejdziemy sobie tutaj obok tej dziury. Shotgun jest. Jeden pocisk, co prawda, ale zawsze. Ale zawsze. Mógłbym to zjeść wcześniej. Więc. Widzę, że tu coraz bardziej się rozprzestrzenia co zaraza. Widzę, że w sumie bez tych pilsów tutaj przez ten okrodo przedzierać się naprawdę byłoby ciężko. Naprawdę byłoby ciężko. Gdzie my jesteśmy? Nie wiadomo. Chłopka. No po takie rzeczy to ja się będę zatrzymywał, bo mówię, nie wiem ile jeszcze będzie odcinków, a zawsze się to przyda na drewno i w sumie tych gwoździ też nie potrzebujemy. Kurwa, ten dzień przejdę. Nie możemy tracić zbytnio czasu, jeżeli chcemy to ogarnąć. Ja nagrywam, nagrywam. W ogóle coś się dzieje. To jest tu. No i teraz musimy iść na południowy zachód. To w ogóle jakiś... Kurwa nie. Z krokodyl. No mi chuj wie co to jest nawet. No mi chuj wie co to jest. Idziemy, idziemy, idziemy. Jesteśmy przy tym jeziorku. Weźmy sobie pilsa kolejnego, no jednego sobie zostawimy na powrót. My tych pilsów mogę wziąć więcej nawet. Coś słyszałem. Nie powiem, trochę się obawiam. Co to za ciemny las? Coś tu jest. No to jest. Szafa przeszukaj, butla gazowa. Buty to my nie chcemy. Łapkę sobie rozbroimy. Czemu przestała nam gra rysować mapę? O jest, chata na mokradłach. Jakie my jesteśmy? Tu. Są słonie! Są słonie i jest dużo złomu. Świetnie. Lubię to. Bardzo to lubię. Karta otoczona jest barykadą zrobioną ze starych mebli oraz zardywiałego drutu kolczastego, zerwanego prawdopodobnie z jakiegoś ogrodzenia. Ile pułapek. I tu jeszcze jedno widziałem. Kurde. A ktoś tu się zabunkrował? Dużo zło. Jezu, nie strasz. Ta barykada jest... O! Niedobrze, tu tyle tego jest. Anakła. Kurde, ile złomu. A my tak na złom narzekaliśmy. A my tak narzekaliśmy na złom. No kurde, pułapek a pułapek. Ale dobrze, przyda się, przyda. Czy jak nic nie odepniemy, to już w ogóle będzie Meksyk. Ile mam złomu? Kurde, 26. Zajebiście. Czuję intensywny zapach kwiatów. Dobra, na razie jest spokojnie. Sobie wam należy. Zamknięte, potrzebuję klucza. To też? Ktoś jest za drzwiami. Słyszysz? I hej. Ej ty, czego tu szukasz? Nowy wpis w dzienniku, prośba o naprawę generatora. Chyba nie jesteś z tej przeklętej wioski, co? No nie jestem. Udowodnij, żeś dobry człowiek. Napraw nam agregat, otworzę drzwi.
co? Zniszczony agregat, naprawdę. Ok, akurat zebrałem ten złom. Chyba celowa robota była. Lepiej. Dziękujemy za naprawę agregatu. Możesz wejść. Jeszcze się napiłem. Słonie. Wow, czym ty jesteś? W pokoju unosi się duszący słodki zapach znizny. Kim jesteś? Kobieta ubrana jest w ciężki, zniszczony płaszcz. Jej głos tłumi popękana maska przeciwgazowa. Nie ma dzieci. Nie możesz mówić? Głos ci odebrało? Za plecami kobiety chowa się dwójka dzieci. Młodsze zerka na mnie lękliwie, kuląc się ze strachu. Starsze stoi nieruchomo. Nie jesteś stąd. Poznałabym cię. Może trzymam się na uboczu, ale dobrze tu wszystkich znam. A twojej mordy na pewno bym nie zapomniała. Młodsze dziecko przeżywa mnie wzrokiem. Para na szkłach maski gazowej zdradza jego przyspieszony oddech. To przez to diabelskie powietrze masz taką mordę, wiesz? Gadać pewnie też nie możesz, bo jak przez las szedłeś, to żeś ust zamkniętych nie miał. Piękne mamy drzewa i łąki. Piękne nam krzewy kwitną o tej porze roku. Ale niech cię uroki naszej ziemi nie zmylą. Więc drzewami prawdziwy diabeł grasuje. Przez usta i nos się dostanie. Starsze dziecko ścisnęło matkę mocniej za dłoń, nie odrywając oczu od czegoś na ścianie chałupy. I co? Będziesz tu tak stać jak ten słup solny? Ja wiem, że ty czegoś chcesz, ty trędowaty diable. Od nas niczego nie dostaniesz. Nie ufam ci, trędowata mordo, słyszysz? Nie ufam nikomu, kto tym nieczystym powietrzem dycha. Kobieta wpatruje się we mnie intensywnie przez popękane szkło maski. To ty zabrałeś mojego Marcinka. Porwałeś go? Gadaj. Nie, to być nie może. Kobieta spuszcza wzrok. Czarne, brudne od potu włosy opadają na jej maskę. To niemożliwe. Poszedł, głupi, już nie wrócił. Gadał tymi dniami, że babunia go na grzyby weźmie. Ja nie wiem, skąd on to... Powtarzałam, że nie można wychodzić poza dom, że diabeł dopadnie go, maskę ściągnie i go zabierze. Poszłabym go szukać, ale... Spuściła głowę jeszcze bardziej, jakby przyglądała się martwym muchom przyklejonym do jej płaszcza. Chcesz mojego zaufania? Przyprowadź mi Marcinka, mojego głupiego Marcinka. Znajdź go i przyprowadź. Masz tu kluczyk do jego pokoju. Spędzał tam ostatnio sporo czasu. Może znajdziesz coś, to pomoże ci go odnaleźć. Dobra, ale tak patrzę na nią. Jezu, jak ona dziwnie wygląda. Muchy po niej chodzą. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Pokaż przedmiot. Zdjęcie drogi. Pamiętam tę drogę. Las pochłonął ją jakoś ze 3 lata temu. Kiedyś prowadziła do naszej wsi. Do szkoły nie chodziłam. Do szkoły nie uchodziłam, przepraszam. Kobieta wpatruje się w zdjęcie, jak zahipnotyzowana. Droga do domu. Moja droga do domu. Oprócz tych dwóch tutaj i Marcinka, mieszka z nami jeszcze jeden z moich chłopców. Mój najczystszy skarb, błogosławione dziecko. Kobieta kładzie ręce na butlach stojących obok dzieci. Jego miłość napełnia nasze butle czystym powietrzem. Jesteśmy mu za to dozgodnie wdzięczni. Za czyste powietrze, za butle, za te piękne maski oraz książkę, w której diabeł ukazał swoje oblicze, zdradzając swój straszliwy plan. Wszystko to wydarł własnymi rękoma drzewom i przyniósł nam tutaj. Kręci się tu taki, pamiętam go. Kiedyś był doktorem. Wjeżdżał do nas do wioski leczyć. Teraz to jak świnia nieboska wygląda. Rej gównem umazany, podarte łachy. Ta diabelska choroba dopada z czasem wszystkich. Uważaj, bo rozum też stracisz. Poszedł w kierunku północno-zachodniej części Mokradę. Czyli poszedł do stacji radiowej. Najmłodsze dziecko stojące za plecami kobiety przezwyciężyło w końcu strach i zrobiło mały kroczek w moją stronę. Jeden mały miś zupkę sobie jadł. Odezwał się cichy głos. Przyszedł drugi mi... Cichaj. Kobieta uderza chłopca w tył głowy, aż kaptur gumowego płaszcza przysłania mu szkło maski. Nie teraz, nie przy obcym. Jesteś jak ci szaleńcy, co błądzą po lesie w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Kiedyś było ich więcej, teraz pewnie pomarli z głodu. Pamiętam, jak jakoś ze 2 lata temu pojawił się tu niedaleko. Było ich ze 20 z górką, czyli za 3 dziwaków ubranych w stare łachy.
Zatrzymali się na rozlewisku. Tam i między drzewami. Obserwowali naszą kałupę. Prosto w okna gapili mi się ci przebierańcy. Myślałem, że chcą mi dzieciaki porwać albo jakąś inną krzywdę wyrządzić, ale gdy zapadła noc, straciłem ich przez oczu. Nad ranem nikogo już nie było. Dobra. Co nam powiedział dzienniczek? Prośba o naprawę generatora. Nadzgłałem się na zabarykadowaną ze wszystkich stron chatę na bagnach. W środku mieszka kobieta. Powiedziała, że otworzy mi drzwi, jeśli naprawię jej generator. Rodzina w maskach tlenowych. Spotkałem rodzinę mieszkającą w zabarykadowanej chałupie na bagnach. To kobieta z dwójką dzieci. Ich twarze szczelnie skrywają maski izolacyjne. Kobieta twierdzi, że powietrze w lesie jest zatrute. Oddychają tlenem z butli. Zaginiony syn. Kobieta w masce tlenowej, prawdopodobnie matka mieszkających z nią dzieci, poprosiła mnie, bym odnalazł jej syna. Wybrał się ponoć do babci na grzyby. Kobieta dała mi klucz do pokoju syna. Może znajdę tam coś, co mi pomoże odnaleźć dzieciaka. Dobra, czyli gdzieś tu. No masz klucz. O kurde, to jest jego pokój? Ubrania, grzyby. Stara wycieraczka, przyjrzyj się. Stara wycieraczka, służy chyba za regowisko. Zwień. Małe zawiniątko. Prosta mapa, zgrana na kawałku pogniecionej kartki. Sądząc po rysunkach, sporządzona przez dziecko. Jest bardzo niedokładna. Będę mógł zaznaczyć jedynie przybliżoną pozycję wskazanego na mapie miejsca. Grzybowa polana. Kurwa, akurat tam. Prawda, akurat tam. Rysunki. Babunia z grzybami. To chyba te stworki grzybowe. A ta między grzybami. Tam się drze już powoli, słyszę. No dobra. Bo to już chyba wszystko, prawda? Już więcej rzeczy nie ma. Szafa Flary i lina. Ubrania, nic tu nie ma. Słonie. Tutaj też już nic nie ma. Lampa Fatima, było i nie ma. Koniec, nie ma. Oszczędzajcie na nockę. Jak wam wszystkie pułapki rozjebałem, to możecie mieć teraz ciężko przeżyć. Coś tu jest? Nie. Należycie zaraz się w jakąś pułapkę. Kurwa, nie straszna, ludzie. Ja wam zrobiłem, że mi tak straszycie. Więc nie ma, nie ma. Dobra, no to co, wracamy. Innej opcji nie widzę zbytnio. 12.14, nie wiem czy zdążę. Nie, nie, kurwa, zreloadowałem, jeszcze mając jeden pocisk, ale jestem głupi baran. Drut i dziwne mięso. Zwyczajnie z shooterów, kurwa, się klika R. Jak się ma, kurwa, jeszcze nie wiadomo ile amunicji. Klika i klika i klika. Gdzieś my tu jesteśmy. Niestety jestem pewny. Jestem niestety pewny, dobra, zjedzmy to. Lecimy na północ, może jeszcze zdążymy. Może nie w tym odcinku akurat, ale... Może zaczniemy już drugi odcinek od tego miejsca. Chodź do dziadzi, dziadzi cię na kunia wsadzi. Ty patrzę między tymi drzewami przy okazji. Aby przypadkiem się nie natknę, kurwa, na jakiegoś grzybolca. Wiecie, za jednak może wezmę tą zwykłą broń. Bo jak grzybolec jakiś mi wyskoczy, to będzie potem problem. A tak to jeden shoot i koniec. Kurwa, znów to barachło tam chodzi. Czyli słoniki mam już zahaczone. Gdzie musieli jeszcze gówniarza? O, w sumie jesteśmy już tu. No ale weź tu. No właśnie, tego się kurwa obawiam. Tego się właśnie obawiam i dlatego nie chciałem po tym biomie chodzić. Powiedziałem, że tu jest pies. WD.
Poryju. Dech pies. Może jesteśmy gdzieś tu. Tego możemy otworzyć, prawda, prawda. Wrak. Czy tu jest jakiś wrak? Coś jest. Ciało, przyjrzyj się. Ten nieszczęśnik prawdopodobnie umarł z głodu. Pewnie coś do nurkowania, ta. Nie chcę tam się wierdzielać. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się w następnym odcineczku z Darkwood. Trzymajcie się. Hej, hej.